Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Była to okazja, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom policji za ich służbę i zaangażowanie. Święto Policji, jak co roku, wypada w lipcu, dokładnie 24 lipca. My w garnizonie gnieźnieńskim obchodzimy to w dniu dzisiejszym, ale niezależnie od tego jest to dla nas szczególne święto, jedyne w roku i tak naprawdę najważniejsze. W dniu dzisiejszym policjanci otrzymują awanse, otrzymują odznaczenia, wyróżnienia, również pracownicy cywilni naszej jednostki. To święto jest jakby uhonorowaniem codziennej ciężkiej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i naszego miasta Gniezna. Święto Policji zbiegło się z 20. rocznicą powstania grupy antyterrorystycznej w Gnieźnie. Decyzja o założeniu czy powstaniu nieetatowej grupy realizacyjnej, gnieźnieńskiej grupy realizacyjnej, te 20 lat temu była jedyna słuszna. To przez ten właśnie okres pewnie można by liczyć w setkach sytuacji, kiedy ta grupa była niezbędna. To właśnie grupa realizacyjna, dowodzona przez całe 20 lat przez tego samego dowódca, aspiranta sztabowego Adama Owczarzaka, jest tym pierwszym uderzeniem w momencie, kiedy policja posiada informację, że za drzwiami czy gdziekolwiek są groźni przestępcy, to oni właśnie biorą na siebie to pierwsze uderzenie i neutralizują zagrożenie po to tylko, żeby policjanci z innych pionów mogli już dalej bezpiecznie wykonywać czynności. Kadra kierownicza, samorządowcy, inne służby mundurowe i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem w parku miejskim poświęconym pomordowanym policjantom. Obecna na uroczystości wicestarosta gnieźnieńska jest pełna podziwu dla zaangażowania policjantów w naszym powiecie. Ja wiem o tym, że ci policjanci wybrali ten zawód z przekonania. Ja wiem o tym, że to jest służba. Ja wiem, że tak naprawdę to jest bardzo niewdzięczny zawód, ponieważ w świecie, w którym jest bardzo dużo hejtu, a każdy z nas popełnia błąd, nieważne jaki zawód wykonuje, mówi się zazwyczaj o tych złych rzeczach, a nie mówi się o tych dobrych. Szanuję tych ludzi za pracę, którą wykonują, szanuję ich za to, że poświęcają często swoje życie rodzinne na rzecz tego, żebyśmy my mieli właśnie to poczucie sprawiedliwości społecznej, tego spokoju, tego poczucia bezpieczeństwa. Życzyłabym nam wszystkim, żeby do policji trafiali tylko ci, którzy są przekonani, że ten zawód chcą wykonywać, którzy mają bardzo mocno rozbudowaną moralność, etykę, którzy mają bardzo mocno rozbudowane poczucie właśnie tego bezpieczeństwa i dbania o mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Po złożeniu kwiatów odbyła się uroczysta zbiórka połączona z wręczeniem rozkazów i wyróżnień. W uroczystej gali wzięli udział zaproszeni goście, a także funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali oraz aktów nominacji na wyższe stopnie policyjne.